Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z najnowszego Hitmana. Dzisiaj przyszła pora na przejście epizodu pierwszego, czyli już takiej pełnoprawnej misji w tej grze. Zakończyliśmy samouczki, zakończyliśmy prolog, a więc czas właśnie rozpocząć epizod pierwszy. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. No i proszę, Diana Bernwood nam tutaj wszystko dokładnie wytłumaczyła. Napisy troszkę się przedwcześnie pojawiały w stosunku do tego, co ona mówiła, no ale w każdym razie teraz to już nie są przelewki. Teraz kończymy właśnie robotę z wszelkimi udawanymi misjami z samouczków, teraz już prawdziwe zabójstwa, prawdziwe cele i prawdziwe zagrożenie przed nami, czyli musimy właśnie zarówno Wiktora Novikova tutaj zabić, jak i tą Dalię Margolis. No i trafiamy do Paryża tym razem. Mamy oczywiście przed rozpoczęciem misji dostępne wyzwania, jakie będziemy mogli tutaj wykonać. Jak widzicie, jest ich naprawdę od groma. Kiedy już mamy te pełnoprawne misje, to różnych wyzwań jest pełno. Ja wam tylko tak na szybko pokażę. Ja już sobie przed nagraniem tego odcinka sprawdziłem, jak te wyzwania wyglądają, żeby się z nimi zapoznać, a też nie tracić czasu na odcinku. No i przypominam, że teraz przejdę grę, przejdę ten epizod właśnie w jakiś tam wybrany sposób. Zobaczymy, jak to nam pójdzie, a później w przyszłości będę wykonywał wszystkie te wyzwania, więc na pewno wielokrotnie sobie tą misję powtórzymy i będziemy mieli okazję zobaczyć wszystkie te opcje, jakie tutaj gra oferuje. To jest po prostu niesamowite, ile tutaj tego jest. Aż nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ile nas tutaj zabawy przy tym czeka. Piękna sprawa, naprawdę piękna sprawa. Ja już osobiście się nie mogę doczekać. No i dwa główne cele, ok? Ogólnie jeśli chodzi o odprawę, to mamy też możliwość oczywiście wybrania naszego ekwipunku. Za pierwszym razem będę zawsze wybierał to, co jest nam od razu przedstawione. Nie będę nic tutaj zmieniał. W przyszłości będziemy mogli nawet sobie położenie początkowe zmienić, czyli wybrać, skąd mamy rozpocząć misję. Teraz, jak widzicie, i tak jest dostępne tylko główne wejście, więc tak jak mówiłem, za pierwszym razem niczego nie zmieniamy, tylko od razu rozpoczynamy misję. Welcome to Paris 47. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck. No to jesteśmy. Muszę od razu coś sprawdzić. Yeah, thanks a lot, man. Real considerate. You mind staying out of my shot? Okay. You believe that guy? I
hate these snobs. Whatever, let's just take it from the top. Right. Okay, ready? And go. Chciałem to koniecznie sprawdzić, bo też deweloper przed premierą pokazywał tą misję w Paryżu, przynajmniej częściowo, nie całą, ale pokazywał m.in. właśnie taką możliwość wejścia w kadr tej dziennikarce i faktycznie się to udało. Step right in, sir. Enjoy your evening. I proszę, mamy Wiktora. That is Viktor Novikov, head of Sanguine and ringleader of Iago. Quite the resume. Zatem poobserwujmy go troszkę, zobaczymy co zrobi i później zdecydujemy co robić dalej. Congressman Walsh. A pleasure as always. Make sure to join Dahlia and I for a drink later. There's someone we would like you to meet. Now, hold on. He's what? If you'll excuse me, Congressman. Urgent matter. Do enjoy your evening. Goddamn artists. What the hell is he up to now? Okej, idziemy za nim w takim razie. Przynajmniej częściowo ta misja będzie mi troszkę znana ze względu na te pokazy przedpremierowe twórców, ale na szczęście też deweloper nie pokazywał wszystkiego, więc też nie wiem dokładnie co tutaj trzeba by było zrobić. Będziemy po prostu próbować. Man, I wish I had that jaw. Stop, you look fine. I know I look fine, but he's like a Greek god or something, you know? I can't believe he's actually here, you know, like in the same room as us. Helmut Kruger's been my role model since college. Well, so, if he kisses your hand, will you ever wash it again? Yeah, I saw you blush earlier when you put on his makeup. Oh, what can I say? I'm human. According to our intel, Helmut Kruger is friendly with Dahlia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Kruger is likely one of their spies. His face paint conveniently obscures his features, and the two of you already share a striking resemblance. No proszę, tak więc podsłuchaliśmy rozmowę, tak jak to było nawet w ostatniej misji z poprzedniego odcinka, i dzięki temu dostaliśmy nową możliwość na wykonanie zadania. W pokazie bierze udział słynny Helmut Kruger, który jest najwyraźniej bardzo podobny do agenta 47. To, co jest napisane tutaj na dole, to powiedziała wcześniej Diana Bernwood, więc nie będę tego ponownie czytał. To lecimy. Wow, speaking of, that guy looks a lot like Helmut Kruger. Huh, yeah, uncanny. One simple phone call. Okej, oni też tutaj zwrócili na to uwagę. Dobra, muszę gdzieś tam się udać, żeby się czegoś więcej o nim dowiedzieć. Proszę, tutaj mamy ten pokaz mody, o którym była mowa. No ale tędy w takim razie nie przejdziemy. Szukamy jakiegoś innego wyjścia wobec tego. Może gdzieś w tę stronę. Naprawdę bardzo fajna, klimatyczna misja. Już mi się podobała, jak twórcy pokazywali ją właśnie przed premierą w jakichś tam urywkach. A teraz co innego też móc samemu sobie zobaczyć, jak ona wygląda i sprawdzić różne metody na wykonanie zadania. Zaczekajcie, bo pojawiła się kolejna możliwość. Mr. Novikov, Decker here. I'm at the show. Well, we could hardly predict a pile-up on the freeway, could we? So you have a spot in mind, or... Okay, fine. We'll wait in the lounge. No proszę, podsłuchaliśmy rozmowę z Novikovem jego. Is there a problem? Novikov is busy. Told us to stay put and enjoy ourselves. One of his security staff will come fetch us when he's ready. Tell you where we're going? Pavilion, Northwest Gardens. Said it was away from prying eyes. Okej, zatem mamy nową możliwość na wykonanie zadania. Novikov is meeting Max Decker, a senior agent in the Russian FSB. Small world. The FSB has been mounting a criminal case against Novikov, but Decker's boss, FSB section chief Nikolai Kamarov, committed suicide only last night. Or perhaps not. Either way, this could be a chance to catch Novikov away from the spotlight. Novikov i Decker robią jakieś interesy, takie, które najlepiej trzymać w tajemnicy, więc będzie to trzeba sprawdzić również, ale
Najpierw jednak trzymajmy się tego zadania, tej możliwości, czyli najpierw trzeba odnaleźć tego Helmuta Krugera. No, a przynajmniej czegoś się więcej o nim dowiedzieć. Udamy się w takim razie tam, gdzie nam pokazuje ten znacznik. To jest nasz w tym momencie najlepszy trop, pomijając oczywiście fakt właśnie tego spotkania tego Deckera z Wiktorem Nowikowem. Pytanie, czy ja tutaj będę w stanie w ogóle wejść? No niestety, nie możemy tutaj przejść, bo gość nas nie rozpoznaje, ale na mapie od razu zobaczyłem drugie przejście i patrzcie, bez problemu można tutaj wejść. Tylko że jesteśmy w niedozwolonym miejscu, zwróćcie uwagę na mapkę, od razu się pojawia taka informacja. Więc trzeba tutaj uważać, nie możemy się w tym miejscu pokazywać przeciwnikom, bo inaczej zostaniemy wykryci. Ale patrzcie, to tutaj. Now be aloof. I to jest on. Nailed it. To jest ten Helmut Kruger. Rzeczywiście podobny. No cóż, raczej tam do niego nie podejdziemy w tym momencie. Wszędzie tutaj pełno strażników się kręci. On też nas nie może zobaczyć. Dlatego na razie poobserwujmy go i zobaczymy, co dalej. Okej, idzie gdzieś. To ruszamy. Spróbujemy go śledzić, mając nadzieję jednocześnie, że tutaj nikt nas nie zauważy po drodze. Muszę uważać. Z tej strony też mamy jednego strażnika, niestety. Cały czas właśnie rzucam okiem na mapkę i na te kropeczki, które nam pokazują, gdzie są przeciwnicy. No niech on szybciej ruszy się stąd, bo nie mogę tego Krugera ścigać. Ale dobra, już mogę. Przebiegnijmy się troszkę. No i co ty tutaj robisz? Wyciąga telefon. Dahlia? Helmut. Not yet. I go on in a few cycles, I think. I have. I think I'm in, but I want to be clear on a few details. Fine. I'll be up after the show. Yes, ciao. Zdobądź przebranie Helmuta. Teren czysty? Chyba tak. Czekajcie, jeszcze raz zobaczę. Jak najbardziej. W takim razie obezwładniamy go szybko. Tylko szybciej, bo kurde, tam już idzie kolejny strażnik. Przeciągniemy ciało. Dobra, tutaj go schowamy, myślę. Okej, przebieramy się. I wstajemy jak gdyby nigdy nic. Mam nadzieję, że tutaj nie zauważył go. A później pomyślimy, gdzie ciało przenieść. Zadzwoń do Dali, proszę. Dahlia, Helmut here. Remind me again, where were you supposed to meet? Second. Voltaire's meet next to the auction. Got it. You want me to drop by now, or... No. It's essential that you walk the runway. Do the job and come see me right away. Patrzcie, tam możemy schować ciało najwyraźniej. Zabieramy Helmuta. No i czekamy na dobry moment, aż ten, kurczę, pójdzie tam. Idealnie tutaj trzeba wyczekać. Bo jeśli się pomylimy, no to nas wykryją. Nie ma innej rady. Dobra. Ruszamy. Ależ fajna akcja, naprawdę. Zadzwoniliśmy do tej Dalii. Niestety nie przetłumaczono nam jej kwestii, ale ona powiedziała, że jest na drugim piętrze. Najpierw jednak mamy najwyraźniej wziąć udział chyba w tym pokazie mody. Daj sobie zrobić makijaż. Bo o tym też mówiła tam Dalia. Nie wiem, czy dobrze ją zrozumiałem, ale chyba tak. Okej, to ruszamy. To może być naprawdę ciekawe. Jeśli chodzi o Helmuta, to jego schowaliśmy i nikt go teraz nie odnajdzie. To jest bardzo ważne, żeby właśnie tych, których ogłuszamy, chować w szafkach, czy właśnie w takich pojemnikach jak tamten. To chyba będzie tutaj, proszę bardzo.
I zwróćcie uwagę, nikt teraz nie będzie nam robił problemów, bo wszyscy nas uważają za Helmuta i mamy tak naprawdę tutaj wszędzie teraz wstęp. No proszę. Mr. Kruger, need a touch up, I see. No problem, just sit back and relax. Won't take a sec. Appreciate. Właśnie takie sposoby na wykonanie misji lubię chyba najbardziej, kiedy możemy się podać za kogoś innego i kompletnie wszystkich dzięki temu przechytrzyć. Włącznie mam nadzieję z Dalią, która... Ciekawe czy się nabierze, no ale patrzcie, no taki makijaż będziemy mieli, no to nie będą w stanie nas rozpoznać. Oh, what a night. Am I right? Can you feel it? It's electric. Let's get ready to make some magic here. Tam Wiktor Nowikow idzie, patrzcie. There. You are all set, Mr. Kruger. Good work. Wow, thanks, Mr. Kruger. Break a leg. I love that waistline. Beautiful. Dobra. I patrzcie, przejdź po wybiegu. To jest naprawdę niesamowite, jak tutaj patrzę, że w tym miejscu możemy też spotkać Wiktora Nowikowa. Jest pełno tych różnych możliwości. I dare say things could be sped up a bit, don't you agree? Okay, keep perfect timing, Kruger. Get out there and knock him dead. Go ahead. To wchodzimy. Widzę, że agent 47 w roli modela czuje się po prostu doskonale. Okej. Okay. Jakie tłumy w ogóle. To też jest duża zaleta tego silnika Glacier, na którym śmiga ta gra, że w jednej chwili możemy tyle osób na ekranie też zobaczyć. Rewelacja. Spotkaj się z Margolis. Tam na górze, tak? Dobra, tutaj widzę jakieś ikonki, chyba to są jakieś schody. Dokładnie. Rewelacyjna sprawa, nawet nie myślałem, że uda mi się w tym odcinku właśnie na tym wybiegu stanąć. A tutaj proszę. Nie wiem, czy ja dobrze idę właściwie, ale tutaj też są schody, tak? I na górę. Helmut Kruger! Wow, you're handsome. Like a pretty girl. Powiedział, że nasz bohater jest przystojny, jak ładna dziewczynka. Miss Margolis. What's her story? You know, actually I read this this book about the fashion industry through the ages. There was this whole chapter on her. I don't know. I mean, as I recall, Margolis's dad was some overzealous Israeli army general who yeah, he did not approve of his daughter's chasing a fickle dream. She was disowned and had to fend for herself. I guess that explains her demeanor. Hey, fashion is tough, okay? I mean, army tough. Her father, he should have really been more approving. Anyway, she went all the way to the top, and then, I mean, just as her career was slowing down, she met Viktor Novikov, nouveau riche Russian with a bad boy reputation, looking to turn over a new leaf. So, Dalia persuaded him into buying Sanguine, and she launched her own modeling agency. With his money, of course. Yeah, say what you will, but the girl is charmed. Wait. You read a book on fashion? You? A, I didn't know you could read. B, I gotta be honest with you, you're so late adapter, you're almost a first mover. I didn't catch any of that, but yeah, my wife, she bought it for me. Your wife bought you a book on fashion. I'm gonna call bullshit on it. It was called Runway, okay? She thought it was about airplanes and stuff. You know, manly things. Uh-huh. Your wife bought you a book about manly things. You. Because I gotta be honest with you. I've seen you before with a man purse. A merse. Seriously. Okay, shut up. Okay. Mogliśmy przy okazji dowiedzieć się czegoś więcej o tej Dalii, a także o Wiktorze. Ale wchodzimy. Access to the auction and a private audience with Dalia Margolis. Nicely done, 47. Please, have a seat. So, Helmut, you accept my offer? I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it.
As it happens, I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore. Highmore Consulting. The very same. That's why I wanted you in the show, so Jessica would notice you. Now, I want you to go to New York, seek out Jessica, and do what you do best. The girl is bright, young, beautiful. Should be right up your alley. And yet she's not the mark. My, you do catch on fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. All right. Consider it done. And that's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Cyanide. Good choice. Fiolka z pigułkami. We've got trouble. No ale dobra, no to jest chyba idealny moment, żeby ją teraz zabić w takim razie. Mamy oczywiście różne sposoby, na pewno, ale... No teraz wykorzystamy w takim razie Garotę i w klasyczny sposób się z nią policzymy. Well done, 47. Viktor Novikov is next. Dobra, teraz gdzie schować ciało? To jest pytanie. Może w łazience? O, proszę, mamy szafę. Przy okazji wyzwanie ukończone, pianista, więcej niż się spodziewasz. Później sobie sprawdzimy, co to były za wyzwania konkretnie. No ale okej, czyli w tym momencie jeszcze Viktor Novikov. Z Dalią udało się sprawnie, nikt nas nie zauważył, tak jak lubię. A jeśli chodzi o Viktora, no to tutaj mieliśmy tą drugą możliwość. Prywatne spotkanie. Będziemy to śledzić. I proszę, zdobądź przebranie ochroniarza tym razem. Gdzie to jest? Tutaj, tam na dole w ogóle jakoś. Okej. Jeśli chodzi oczywiście o Dalię i o to, w jaki jeszcze sposób można ją zlikwidować, no to nie martwcie się, na pewno wam to wszystko będę prezentował w przyszłych odcinkach. Hello, Mr. Kruger. A teraz martwmy się o to, żeby wykonać tą misję nadal pomyślnie, bez wykrycia. Dobra, tędy zejdziemy. Doskonale pamiętam drogę. I teraz jakoś tędy, tak? O, i tu mamy... Aha, bo to będzie na zewnątrz, tak? Tutaj wyjdziemy. Dobra. I zwróćcie uwagę, wcześniej w normalnym stroju nie mogłem tutaj chodzić, a teraz jak najbardziej. Mr. Kruger, welcome. I tu jest ten ochroniarz, słuchajcie, akurat. W sumie to był dobry moment, żeby go załatwić, ale... Może lepiej nie ryzykujmy i jeszcze na niego poczekajmy. Tam mamy więcej tych przeciwników. No, tutaj mogłem go szybko obezwładnić tak naprawdę. No, ale zobaczymy. Skoro tutaj przychodził, no to jeszcze raz będzie przychodził prędzej czy później. Zobaczymy. W sumie to może jak teraz będzie szedł, to byłby też dobry moment, bo tamten akurat idzie. Chyba spróbuję, wiecie? Tylko trzeba to zrobić bardzo szybko. Dobra, dobra, dobra. Zabieramy go, zabieramy go. Gdzie teraz go schować? Tutaj może spróbujmy. No, mam nadzieję, że w środku nikogo nie ma, ale... Nie no, na mapie nikogo nie widać. I teraz tak, przebieramy się. Spotkaj się z Deckerem. O, i tutaj akurat możemy go też schować. To się idealnie składa. Dobra, całkiem sprawnie to zrobiliśmy. No i teraz z kolei mogę się też tutaj... normalnie przemieszczać, aczkolwiek... Patrzcie, tamten może nas rozpoznać. Zresztą tam tak samo ktoś był oznaczony. Więc musimy uważać na tych, którzy znają doskonale swoją załogę, swoich kolegów. No bo tacy strażnicy niestety rozpoznają nas, że nie należymy do ich ekipy i wtedy będą tak czy siak nas ścigać. No ale o tym też już wam mówiłem w poprzednich materiałach.
Kurczę, jak mi się ta gra strasznie podoba, naprawdę. A to tylko jeden ze sposobów na poradzenie sobie z tą misją. Tutaj pogadamy z Deckerem. Mr. Decker, Mr. Novikov will see you now. I will escort you to the rendezvous point. Ah, great. Thank you. Lead the way. Tight security, man. Good to know. Zaprowadź Deckera do pagody. No to proszę za mną w takim razie. Okej, okay, idzie. 150 metrów, całkiem daleka droga. No to teraz najważniejsze, no to oczywiście unikać innych ochroniarzy, którzy mogą nas zauważyć. W ogóle tutaj właśnie pod przyciskiem jednym mamy tryb instynktu, który występował również w poprzedniej części Hitman Rozgrzeszenie. Jednak tam wielu zatwardziałych fanów serii krytykowało ten tryb za to, że on za wiele ułatwiał, bo tamten tryb w Hitmanie Rozgrzeszenie dawał nawet coś takiego, że mogliśmy widzieć, jakimi ścieżkami się przeciwnicy poruszają. To rzeczywiście sporo ułatwiało, więc teraz twórcy z tego zrezygnowali. No i jedynie mamy podświetlone jakieś najważniejsze interaktywne przedmioty. No i oczywiście różne osoby, które się znajdują w okolicy. Więc myślę, że teraz jest to dobrze wyważone i nie ułatwia to zanadto rozgrywki. I jest ok. Zresztą wiadomo, kto nie chce, to nie musi wcale tego instynktu używać, tak czy siak. Escorting Max Decker. Mr. Novikov's orders. Been expecting you. Go ahead. Dobra. Ale tutaj uwaga, bo patrzcie, mamy kolejnego. Dobra, ale akurat idzie w drugą stronę, to dobrze. Tam następny, no kurczę. Nie za wielu was tutaj? Well, well. No Novikov. Why am I not surprised? Well done, 47. Novikov is about to meet with Decker and you have a front row seat. Całe szczęście, że mogłem się tutaj wtopić w otoczenie, bo już panikowałem. Ale dobra, tu nas nie zauważył teraz. Mr. Novikov, I'm at the pavilion. We did wait. Then your guide took us to meet you here, so which is it? I don't know, a security guy. Wore a uniform. Alright, fine. See you soon. No dobra, to czekamy na Novikova w tym momencie. Gdzie on jest właściwie? He's coming. Our parking doesn't expire. So I gotta ask, Mr. Decker. Section Chief Komarov, was that your handiwork? Look at these hands. I'm a bureaucrat, Carson. I don't go around staging perfect suicides. No, I dare say young Komarov got a taste of Viktor Novikov. Ask me, he had it coming anyway. Nobody likes an overachiever. In the file. Must be pretty important for Novikov to cough up 7 digits. It's in it. Every bit of dirty intel the FSB ever collected on him. Our friend Novikov wasn't always in fashion, Carson. But the public has a short memory span. And now he's tying up loose ends. Securing his legacy. And our retirement plans. Dobrze, że przy okazji sobie panowie pogadali. Mieliśmy okazję trochę posłuchać. No ale czekamy nadal na Novikova. On widzę, że jeszcze jest daleko stąd, kurczę. To wiecie co, żeby może nie czekać tutaj niepotrzebnie na nagraniu, to ja zrobię teraz cięcie do czasu, aż albo zaczną gadać znowu, albo aż jak już tutaj dotrze Novikov na miejsce. No i okej, okay, Novikov już się zbliża. Więc zobaczymy. Poobserwujemy spotkanie, a później miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję jakąś ciekawą, żeby go zlikwidować. Mr. Decker. How are things at the office? That's 91 all over again. Komarov is found dead, gun in hand, office locked from the inside. In his safe, evidence that he was leaking state secrets to Langley. An FSB section chief, Kremlin's golden boy, a CIA spy. Look, I don't know who you hired to pull this off, but I want his number. Trust me, you don't. The case file, please. Right, right. Of course. Last and only copy.
There was an unfortunate server room fire at HQ. Misery loves company. Oh, Mr. Decker. You know, I do believe this is going to be the start of a beautiful friendship. The money's being wired to your account. Do I need to call my guy in Switzerland? Why? Haven't you heard? I am an honest businessman. Do svidania, Mr. Decker. No i okej, spotkanie się skończyło. Well, that's that. Take a stroll, would you, Kurt? I'd like to savor the moment. You sure that's wise, sir? I'll be fine. Oj, to na pewno nie jest rozsądne z jego strony, ale my tylko na to czekamy. Patrzcie, tutaj zostanie sam. Dobra, idziemy go w takim razie wyeliminować. Finally, a clean slate. Didn't come cheap, but it was damn well worth it. Możemy go popchnąć. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Proszę, a więc upozorowaliśmy w ten sposób wypadek. No i teraz tylko znaleźć wyjście. Muszę uważać, bo tutaj oczywiście nadal mogę być wykryty. A nie chcielibyśmy jeszcze na koniec wpaść. Tędy powinniśmy wyjść. Ostrożnie. Po tej stronie czysto. Ale fajnie, fajnie to wyszło. Nie załatwiliśmy go normalnie, tam nie wiem, dusząc go czy coś, ale właśnie upozorowaliśmy wypadek. Więc powinniśmy, kurczę, wysokie oceny dostać za tą misję, no bo nikt nas kompletnie nie wykrył. Zrobiliśmy to zupełnie po cichu, czyli tak jak lubię najbardziej. I spróbuję się tędy wydostać, bo oczywiście mamy jak zwykle kilka różnych dróg do wyjścia, ale możemy skorzystać z tego śmigłowca najwyraźniej. No i proszę, udało się. Paryż dzień wcześniej. How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Plik zabezpieczony, żadnych świadków, opublikuj nazwiska. O kurde. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor. Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Wiadomość wysłana. I to się rozgrywało dzień przed tym, co mieliśmy teraz, przed naszą misją. No to ciekawie może być w kolejnych epizodach, które jednak dopiero będą udostępniane w najbliższych miesiącach. A tymczasem widzicie, w miarę jak zdobywam kolejne wyzwania, znaczy ukończyłem trochę tych wyzwań, jak widzicie, no to za każde wyzwanie otrzymuję ileś punktów mistrzostwa i teraz właśnie kolejne poziomy mistrzostwa sobie zbieram. Za każdy poziom mistrzostwa coś dodatkowego się odblokowuje do misji, więc zaraz zobaczymy, cóż to będzie takiego. O,
pod przykrywką w kuchni, shopa. Czyli mamy na przykład różne miejsca, z których możemy zacząć misję za kolejnym razem. Także nową broń odblokowałem. Spiżarnia pod przykrywką w centrum audiowizualnym. Czyli 6 nagród właśnie za wbicie kolejnych poziomów. No i jaki łączny wynik? Proszę bardzo, najwyższa możliwa ocena 5 na 5, 20 tysięcy za zadanie wykonane, za to, że nikt mnie nie zauważył, za brak zabójstw przy świadkach, za brak odnalezionych ciał, za brak nagrań, no i nikogo też z osób postronnych nie zabiłem, no i dodatkowo premia za czas, więc wszystko idealnie udało mi się tutaj wykonać. Naprawdę bardzo fajna misja, szkoda tylko, że na kolejną musimy poczekać aż do kwietnia, bo tak jak mówiłem wam wcześniej, najbliższa aktualizacja gry, najbliższy epizod zostanie wydany w kwietniu. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, więc będziemy musieli po prostu poczekać. No ale jeszcze nie przerwiemy na razie tej serii, ponieważ tak jak już wam wcześniej mówiłem, teraz po wykonaniu tych wszystkich misji, jakie są obecnie dostępne, zajmę się w najbliższych odcinkach robieniem wszystkich wyzwań, poczynając od tej misji samouczkowej, więc jeszcze sporo zabawy przed nami, biorąc pod uwagę fakt, że będziemy mogli odkryć różne sposoby na zabawienie się z przeciwnikami. W każdym razie, jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Już teraz was zapraszam na kolejne. Tylko chciałem od razu was uprzedzić, że nie spodziewajcie się też kolejnych odcinków codziennie, dlatego że jednak nagrywanie następnych materiałów będzie mi zajmowało więcej czasu, z tego względu, że każdą misję będę musiał wielokrotnie powtarzać, więc po prostu miejcie na uwadze fakt, że niekoniecznie codziennie się kolejne materiały z Hitmana muszą teraz pojawiać, ale no na pewno będę dążył do tego, żeby przejść to wszystko na 100%. A więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie, podzielcie się wrażeniami w komentarzach, jak wam się podobała sama misja i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!